Wypowiadam się negatywnie o wielu osobach. Sylwester Wardenga, Krzysztof Stanowski, Denitro Zyniak, Boxdel, Freeze. Wypowiadam się negatywnie, ponieważ wypowiadanie się negatywnie o ludziach to jest najbardziej skuteczny trik na to, żeby algorytmy mediów społecznościowych cię polubiły. To jest w zasadzie panaceum dla wszystkich influencerów, po prostu trzeba napierdalać na innych. I to jest świat, w którym żyjemy. Wszyscy okazaliśmy się dresiarzami. Internet okazał się dresiarski. I tak sobie myślę, trzeba było jednak zostać tym dresiarzem, nie? Lepiej było być tym kolesiem w podstawówce, który dokucza innym ludziom, niż tym dokuczanym będącym. Co prawda moi dresiarze z podstawówki prawdopodobnie już nie żyją, czy coś takiego. Ale z drugiej strony, patrząc na dzisiejsze czasy, może lepiej dla nich. Witam was, szanowni państwo, witam was w czasach przemocy i mroku. Będziemy rozmawiać na te tematy, o których nikt nie chce słyszeć. Takie jak to, że dzisiaj znowu kilkaset osób w Polsce zmarło na COVID. I nie chcę nawet mówić o samym COVID-zie, ale o tym, jak w zeszłym roku, jak myśmy to wszystko przeżywali, nie? A w tym roku to po prostu gorzej się klika i jakoś tak się o tym nie mówi w ogóle, nic tak za bardzo nie jest robione w tej sprawie. No i tak myślisz sobie, że jeśli rzeczywistość tak działa, że po prostu nasz attention span i nasz mechanizm zaszczycania rzeczy naszą uwagą, jeśli jest tak bardzo obciążony błędami, jak w tym przykładzie, no to nic tak naprawdę nie ma sensu, nie? Jak my w ogóle mamy jakikolwiek problem jako cywilizacja rozwiązać? Globalne ocieplenie? To chyba najlepszy przykład, dlaczego wszyscy będziemy płonąć za 20 lat. Ale spróbujmy. I ty mówisz, że ludzie w wieku 22 lat mają boomerskie reakcje na oliwkę Brazylii. Chłopie, ja mam 13 lat! I mnie skręca w środku od tych jej rapów. Nie jest absolutnie żart. Ja w wieku 13 lat zaczynałem myśleć o pisaniu artykułów do CD Action i pierwsze artykuły, jakie napisałem do CD Action, były w dziale Świnka. To był na temat retro gier. W sensie ja jako 13, 14, 15 latek narzekałem na to, że kiedyś gry były dużo ciekawsze. Przygodówki LucasArtsa, jak miałem 9 lat, były dużo bardziej oldschoolowe i jednak nie tak casualowe, jak gry na przykład z 97 roku, Boże. Słuchajcie, Oliwka Brazil przesuwa okno dyskursu. Tak, w jakimś kierunku, nie? Pluję na maczugę, potem krztuszę i połykam coś takiego. Powinniśmy my wszyscy. Generalnie te dyskusje nie wnoszą nic, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy głosujemy atencją, a nie głosujemy racjonalnymi argumentami i mówieniem, że coś nam się podoba bądź nie. Nie, nie, nie. Popatrzcie na wyświetlenia Oliwki Brazil i tutaj macie sukces udokumentowany. I wasze negatywne nastawienie absolutnie tego nie zmieni. No i powiecie mi, no ale jak to? To znaczy, że po prostu wszystko, co jest popularne, automatycznie jest sukcesem, jest dobre? Czy dobre, to nie wiem, ale jest sukcesem i po prostu jesteś niszczycielem dobrej zabawy, kiedy próbujesz ludziom zepsuć zabawę. Tak jak na przykład ja w przypadku większości rzeczy na świecie. Czy jeśli coś jest popularne, to musi być dobre? Sylwester... Co sądzisz o twierdzeniu, że dzieło powinno być oddzielone od autora? Czy jest to wymówka ludzi, którzy lubią coś stworzonego przez okropną osobę, na przykład Lovecrafta, i chcą czuć się lepiej ze sobą? Wiesz co? Z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony... Sylwester... Jeśli na przykład dzieło jest brane przez ludzi z kompletnym jakby zesraniem się na ideę, za którymi ta osoba, twórca stała, to ja mam z tym pewien jakiś problem. Ostatnio na telewizji polskiej poleciał film Bohemian Rhapsody, biopic na temat Freddiego Mercury'ego. Potem odbyła się debata, w której eksperci TVP, możecie to sobie wyobrazić, nie chce mi się strzępić ryja. Generalnie wyszło, że Freddie Mercury, był takim spoko gejem, bo się nie obnosił, nie? Ludzie tak uważający korzystają z dobrodziejstw jakby tej takiej kultury wyzwolonej, która dała nam, lwią część jednak muzyki popularnej, to chyba coś w tym powinno budzić nasz moralny sprzeciw, nie? Kurde, żyjemy w czasach, kiedy to, co się działo w latach 60. to byłoby zdecydowanie za dużo jak na większość z nas, nie? Już nie mówię o mnie, fiu w ogóle. Już chuj ze mną. Ale wiecie, jak ja oglądam sobie Monty Pythona, to mam wrażenie, że takich żartów nie można by teraz robić. Over here is Mr. Hilter.
Rozumiem, kiedy teraz mówisz, że LGBT nie trzeba się bać. Ale szczerze mówiąc, nikt mi w tym o progresywnych poglądach nie pomógł. Za każdym razem, jako osoba wywodząca się z konserwatywnej strony, kiedy próbowałem wejść w temat, byłem nazywany różnymi inwektywami, mimo że nie chciałem. Chciałem się tylko dowiedzieć, dlaczego to nie jest zagrożenie i ideologia, a tu nie, wypierdalaj homofobię. Do niebania się LGBT musiałem dojść sam, bez niczyjej pomocy, dlatego nie dziękuję nikomu. No spoko, fajnie, że jakby zdałeś sobie z tego sprawę. Jakoś nie mam ochoty się bardzo pochylać nad twoją wzruszającą historią w tym sensie, że jakby to twój problem był z innymi ludźmi, nie? I ci ludzie nic ci nie zrobili i nie są jakby ci winni udowodnić, że nie chcą gwałcić twoich dzieci, nie? W sensie kumacie o co chodzi. To nie jest tak, że ktokolwiek, kto jest gejem, jakby ma w obowiązku się tłumaczyć z tego, co mówi na ich temat Ordo Iuris, nie? Kumacie to, nie? Ja, jak możecie sobie wyobrazić, mam ogromne doświadczenie w obcowaniu z prawicowymi trollami tutaj na naszym kanale, na wszystkich moich mediach społecznościowych. Wiecie, strajk kobiet, jakoś to przyszło, poszło, parę miesięcy minęło, a tu nagle dziesiątki, setki fejkowych kont na wszystkich moich profilach społecznościowych powtarzające jakieś tropy na mój temat, na przykład Kasiu wróć. Jak może kojarzycie, mój związek sprzed 3 lat z jakiegoś powodu stał się bardzo ważny dla części polskiego internetu przez pierwsze miesiące tego roku. Fajnie było widzieć, jak te wszystkie Franek 06742315 komentowały jakieś rzeczy z mojej przeszłości. Ale nie o tym miałem mówić. Miałem mówić o trollach lewicowych, czyli tym, co spotyka ludzi o konserwatywnych poglądach, kiedy nagle jest im wjeżdżane z drugiej strony. I to jest, szczerze mówiąc, temat, który mam dużo słabiej zresearchowany z oczywistych względów. Jeśli macie dla mnie jakieś dobre przykłady, to mi je czasem podeślijcie. Bo ja jestem po tym wszystkim, co przeszedłem, głęboko przekonany, że ktoś nas wszystkich rucha w dupę. To znaczy, jednych i drugich się podjudza i jednym i drugim próbuje się zobrzydzić drugą stronę. Żeby nie było, że jestem tutaj symetrystą, uważam, że prawa strona dużo łatwiej daje się w to wciągnąć. Ale okej, chcecie mi udowodnić, że jest inaczej? To spróbujcie mnie przekonać. Krzysztof, a nie przyszło ci do głowy, że antidotum na polaryzację jest próba zrozumienia drugiej strony? Gdy pozna się ich motywację, wtedy dialog wygląda zupełnie inaczej. Wyborcy PiS mają do wyboru 500+ UD potężnej Polski lub ludzi jak ty, drwiących z nich, a robisz to namiętnie chcąc, nie chcąc. Kurde, no ja wcale nie uważam, że wyborcy PiS mają do wyboru UD, PiS albo mnie. Nie chcę sprowadzać twojego argumentu do absurdu, ale serio, jakby, kurde, no, czekajcie, no. Kim ja kurwa jestem w tym wszystkim? Co? Dajcie mi spokój! Kim ja kurwa jestem w tym wszystkim? Dajcie mi spokój, ja prowadzę sobie program rozrywkowy pod tytułem Stanowisko. Słuchajcie, ja rozumiem, że można popierać PiS z powodów ekonomicznych, ale nie uważacie, że w Polsce nie ma już za bardzo w ogóle mechanizmu, jakby, że ktoś na przykład istnieje jakiś kryzys wizerunkowy, coś się zjebało i ktoś ponosi za to odpowiedzialność i ktoś na przykład podaje się do dymisji, nie? Jakiś tam minister czy coś takiego. Czy coś takiego w ogóle jeszcze w Polsce funkcjonuje? Bo ja mam wrażenie, że jak są jakieś afery, to po prostu połowa kraju udaje, że ich nie ma, ponieważ mają telewizję polską, ponieważ mają swoje media, w których nikt nigdy nie będzie poruszać tematów, które są dla nich niewygodne. No i koniec końców, jako mechanizm, to spowodowało, że Polska gdzieś, no, się Znaczy, no, strajk kobiet był takim kryzysem wizerunkowym, ale jakby wszyscy wiemy, jak ten temat był traktowany w mediach publicznych, tak? Nie jest możliwy kryzys wizerunkowy rządu, pod którym media publiczne by przyznały, że coś jest na rzeczy. To jest niemożliwe w ogóle w kraju, w którym żyjemy. No a nasza rzeczywistość wygląda tak, że mamy koncert murem za polskim YouTube'em, znaczy murem za polskim mundurem. Robienie tego koncertu teraz to jest jakiś smutny żart. Angażowanie Las Ketchup oraz Lubegi. No i wisienka na torcie. Edyta Górniak. To jest żywym dowodem na to, że antyszczepionkowcy w Polsce wygrali. Jeśli byłbym szczepionkowcem, to prawdopodobnie teraz bym się cieszył, że udało się w Polsce zatrzymać procent wyszczepionych tak nisko, że zbiorowa odporność jest poza naszym zasięgiem. Udało się, naprawdę udało się antyszczepionkowcom. Myślę, że to nie powinno być dla nikogo jakieś szczególne zaskoczenie, biorąc pod uwagę w ogóle obieg informacji w naszym kraju. No i kurde, pomyślcie sobie, że finanse publiczne idą jednocześnie na to, żeby Maciej Musiał namawiał ludzi na szczepienia,
oraz na to, żeby Edyta Górniak, która jest największym antyszczepem w Polsce, występowała na zorganizowanym przez Telewizję Polską prorządowym koncercie. Wracamy do jednego z poprzednich pytań. Czy twórczość powinna być oderwana od artysty? Czy Edyta Górniak, śpiewająca dla polskich żołnierzy, będąca antyszczepionkowcem i śpiewająca dla polskich żołnierzy jeszcze w takim kontekście, jakim jest teraz? Może pamiętacie, w zeszłym roku, gdzieś w kwietniu, miałem taki żart właśnie we vlogu, że w pewnym momencie, jak się już bawisz z dzieciakami, które po prostu robią taki gnój w piaskownicy, że już po prostu nie masz ochoty tej piaskownicy naprawiać, tylko już mówisz, weźcie ją sobie, ja już po prostu się stąd ewakuuję. No i to jest powoli ten moment w życiu nas wszystkich, ponieważ żyjemy w rzeczywistości, w której Las Ketchup zagrało piosenkę Aserehe dla polskich żołnierzy, podczas kiedy w internecie furory robią dowody agresji doświadczone przez polskich żołnierzy na granicy, takie jak gałęzie czy kamienie. Nie chcę bagatelizować, że komuś się może stanąć krzywda od gałęzi czy kamienia, ale kumacie, o czym my w ogóle mówimy? Myślę, że nawet antyszczepionkowcy, którzy naczytali się jakichś artykułów naukowych, nawet oni powinni mieć problem z argumentacją, jaką stosuje w tym przypadku Edyta Górniak. Pani Edyta Górniak jest takim ezoterycznym działaczem w tych tematach, no tak. No, a angażując artystę do jakiegoś działania, daje się mu platformę, jakby zwiększa się jego zasięg i credibility. Jeśli oceniamy artystę w oderwaniu od dzieła, to dlaczego pani Basia Kurdej Szatan straciła pracę w Telewizji Polskiej, nie? Jeśli wywalamy tych, bo się z nimi nie zgadzamy, a bierzemy tych, bo w zasadzie co? Bo szanujemy piosenki? Się można zdymisjonować jednym zakusem retorycznym i powiedzieć, że to wszystko to jest taki machiawelliczny fortel. Machiawelliczny fortel Jacka Kurskiego, który polega na tym, żeby przyciągnąć tą antyszczepionkową publiczność Edyty Górniak i wtedy dopiero pokazać im Maćka Musiała, który namówi ich do szczepienia. Jeśli taki to jest plan, tu mam serce, pomyliły mi się strony. Wiecie, lewactwo, nie? Oj, mi się naprawdę wydaje, że Polska to kraj, w którym demokracja umiera i to jest tak dramatycznie powiedziane, ale przypomnijcie sobie wybory prezydenckie w zeszłym roku. Czy to nie była śmierć demokracji, jak mieliśmy te dwie oddzielne debaty prezydenckie i do tego, jak mieliśmy te spoty reklamowe Andrzeja Dudy w wydaniu Wiadomości, jako Wiadomości podawane? Czy to nie była śmierć demokracji, albo takie konwulsyjne wstrząsy? Bo dla mnie, no, samo LGBT nie jest złe czy coś. Przecież ci ludzie są narzędziami do wprowadzania... A dobra, no, The Patryk 069. No, fajnie. Łysiejący niekatolik pierdoli głupoty czasem z ciężarówek. Myślę, że mamy nazwę tego programu. Przecież ona jest głupia i to bardzo. Każda jej wypowiedź ją kompromituje. Owszem, jest atencyjna, dlatego obejrzałem tylko pół... Napisałeś taki komentarz, że w sumie nie ma znaczenia, o kim on jest. Po prostu wyglądasz... No, na niesympatyczną osobę, nie? Tak... Krzysiek, odetnij się od Staśko, błagam, przestań ją gloryfikować. No i to jest właśnie problem z dzisiejszymi czasami w moim nowym programie pod tytułem Rozkminki. Gdzie ja gloryfikuję Maję Staśko? Jak jej nie obraziłem i nie napierdałem na nią, to już jest gloryfikacja, w sensie my wszyscy rozmawiamy cały czas w głowie z fantomami, które sobie wyobrażaliśmy. To nie jest prawdziwa dyskusja w ogóle dwóch ludzi, tylko to jest dyskusja was z jakimś karykaturalnym mną, którego sobie wyobraziliście. Jak sobie wyobrażasz Maję Staśko, to przywołujesz sobie jakąś karykaturalną postać, którą sobie wyobraziłeś w głowie, wyobraziłaś. Rozwiązaniem tego problemu jest empatia, nie? Spróbujcie otworzyć głowę na innych ludzi. W takim sensie, żeby naprawdę posłuchać, co oni mówią. Ja to bym spędził dzień z Krzysztofem. No kurde, może niedługo będzie taka możliwość, ponieważ myślę o wystawieniu na WOŚP dnia ze sobą. To znaczy, że ja spędzę dzień z kimś i nagram taki film. Fajny pomysł. Jestem ciekawy, co sądzisz o poczynaniach takiej internetowej osobistości, jaką jest Denis Trozyniak, bo zważając na to, co mówisz w swoich filmach, można założyć, że do wielu jego wypowiedzi i generalnie internetowego stylu bycia powinieneś podchodzić krytycznie. La vista! Hasta la vista! Nie! Hasta la vista! Śledzę Denis Trozyniaka od relatywnie niedawna, bo jakoś jego część internetu umknęła mojej uwadze przez długi czas. I w sumie nie mam nic do powiedzenia na ten temat na razie.
Uwaga, teraz jest ta linijka, na którą wszyscy czekają. Nie mam zdania na ten temat. Czy to jest beczkowy syndrom odstawienny? Komentarze jak w Zapytaj Beczkę, styl prowadzenia jak w Zapytaj Beczkę, styl montażu jak w Zapytaj Beczkę, prowadzący z Zapytaj Beczkę. I to jeszcze kilka razy podkreślę, że to na pewno nie jest Zapytaj Beczkę! To jest nowy program. Świetny odcinek, widać, że czujesz się lepiej, ale i też swobodniej w tym nowym formacie. Stanowisko zapowiem. Naprawdę, wiele ludzi myślało, że naprawdę będzie się nazywać stanowisko. Nawet ludzi w moim zespole. Ludzie nie wiedzieli, że to jest żart. Ja to jestem za tym, żeby odciąć się od tematów, które wywołują u nas ból dupy i po prostu żyć. Ta, może to jest prawda, ale wyobraź sobie, że żyjemy w filmie Matrix i po prostu jesteś tą osobą, która decyduje się po prostu w świadomości tego, jaki jest gnój tam wszędzie dookoła, jednak szczęśliwie żyć iluzją. No i to jest trochę, jakby ten film to jest prawda w dzisiejszych czasach, nie? Jak na to, że Krzysztof chciał się odciąć od tej rozmowy ze Stanowskim, strasznie słabo mu to idzie. No cóż, Kaczyński w pewnym momencie też nie chciał gadać o Smoleńsku.